Rafał Kleinschmidt, nowy zawodnik Tarnowskiej Unii. Jak to się stało? Urodziłeś się w Tarnowie, jednak twoja kariera nie rozpoczęła się w tym mieście, nie jest związana z żadnym z tarnowskich klubów. Jak do tego doszło i dlaczego tak się stało? No, urodziłem się w Tarnowie 25 stycznia 1985 roku. No i tam po prostu 2-3 lata z rodzicami mieszkałem. Później, no, po okresie tam 2-3 lat, tak jak mówię, przeprowadzili się rodzice. Rodzice dostali mieszkanie w Dębicy i po prostu od tej pory tam cały czas mieszkam. Jak wspominasz okres spędzony właśnie w Dębicy, w Wisłoce? Dobrze, no. Wisłoka mnie, no, ogólnie to mnie wychowała, no. Od małego tam praktycznie, no, zaczynałem tam wszystko, nie? Tam się wszystkiego nauczyłem ogólnie. Tam również przeszedłeś, czy zaliczyłeś sukcesy, jak i pewnie też i może złe chwile, ale jednak większość chyba było tych lepszych wspomnień. No, awans z czwartej do trzeciej w sumie, no, to jest dobry sukces. Z tego się cieszę, no i później, no, były, wiadomo, i słabsze momenty i lepsze, nie? A później po prostu na wypożyczenie poszedłem do Brookbetu. No i tam tak samo też to mile wspominam, bardzo mile. Bo cieszę się, że po prostu udało mi się tak po prostu iść w jakiś inny klub. Tam mnie wykupili. No i po prostu teraz się znalazłem w akurat w Unii. Teraz przed tobą nowy rozdział, kolejny rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Związałeś się z półroczną umową z Unią Tarnów. Możesz opowiedzieć, jak do tego doszło, jak to się stało, że jednak Unia Tarnów właśnie? No, że pół roku temu już trener Manelski do mnie zadzwonił i po prostu przyjechałem tam porozmawiać, tego już chciał mnie tam na wypożyczenie, na zasadzie wypożyczenia, no ale tam jakoś tam nie doszło do tego. Tu, no i teraz akurat rozwiązałem z niecieczony kontrakt i po prostu przyjechałem na rozmowę do Unii Tarnów i się po prostu porozumiałem się z klubem i podpisałem na pół roku do czerwca. A co będzie dalej, no to po prostu zobaczymy po tym pół roku. Co zadecydowało, że właśnie Unia Tarnów, czym się kierowałeś jakby w tym swoim wyborze? No, mi się wydaje, że no ogólnie to, że no dobry klub, w sensie Unia, no miasto, chcę awansować, nie? To też będzie ciężko, no ale jest to do zrealizowania i myślę, że z czasem, no, zobaczymy. No jak, jeżeli się nie uda, no to jeszcze zobaczymy, co w czerwcu, jakie będą... co klub jeszcze po prostu będzie chciał, czy dalej, czy coś takiego, no zobaczymy. Czyli w głównej mierze kierowałeś się tym jakby aspektem sportowym, ale pewnie jakiś wpływ na twoją decyzję miało to, że w tej drużynie od pół roku występuje Mateusz Wolański, prywatnie twój szwagier. Tak, tak, no niecałe pół roku jesteśmy już szwagrami, tak. No wcześniej jak ogólnie Mateusz przyszedł tak samo do Niecieczy, tak samo po prostu na takiej zasadzie, że on był pierwszy w Niecieczy, no to ja po prostu tydzień czy dwa tygodnie później przyszłem na przyszłem do klubu, wypożyczyli mnie, no i on wcześniej teraz do Unii przyszedł, już pół roku jest w Unii, no ja tak samo po prostu dotarłem, tak samo drugi raz, że tak, tak można powiedzieć, że razem już gram. Nie jesteś obrońcą, jednak potrafisz i zagrać i na prawej, i na środku. No tak, no na przykład w Wisłoce to tak samo grałem pół na pół, no to po prostu zależało, czy ktoś tam kontuzję miał, jakie po prostu formy czy co, no to różnie grałem na środku lub na prawej obronie. No. W Niecieczy grałem tak samo, no pół na pół praktycznie, no i też na lewej grałem obronie, była taka potrzeba. No i ja w Unii, no to zobaczymy, no na razie jestem przymierzany z tego, co widzę, no na środek obrony, ale to jest dla mnie, to jest obojętne, czy zagram na boku, czy na środku. Pewnie pierwsza okazja do sprawdzenia tego będzie jutrzejszy sparing z juniorami GKS-u Katowice. Nie udało ci się wystąpić w tym środowym sparingu z MKS-em Czechowice-Dziedzice, dlaczego tak się stało? No po prostu, no nie zagrałem po prostu, nie wiem, czy to było zatrucie, czy coś, no po prostu... No źle się czułem, no brzuch tam, nie wiem, czy tam już zaczęliśmy brać takie odżywki różnie, może to też organizm zareagował u mnie i na takie zasady, ale myślę, że teraz w sobotę, no to jutro na pewno wyjdę, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli już jesteś gotowy do gry i przede wszystkim masz chęci do tego, aby pokazać się i sprawdzić na boisku w drużynie Unii Tarnów? Tak, oczywiście, no na pierwszy sparing, no to kurczę, czekam na takie coś, żeby się pokazać, zobaczyć, nawet sam dla siebie, jak wyglądam, bo teraz te ostatnie pół roku, no to ciężko było tam z graniem w pierwszym zespole Wittery Maliki. No a teraz, no to ja myślę, że to, tak jak mówię, że będzie fajnie zagrać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Powiedz jeszcze, jak przyjęła cię twoja nowa drużyna, jakie warunki na obozie, jak to wszystko jesteś w stanie ocenić, jak możesz to podsumować?
No myślę, że dobrze, no. Warunki są fajne, no fajnie, że jest obóz, no cieszę się z tego, no to jest podstawa, to jest zgranie zespołu, integracja tak zwana. No i myślę, że już jest okej, no już w większości z chłopakami się dobrze czuję ogólnie, nie tam jeszcze tam obco czy coś. Myślę, że to miło weszło po prostu w drużynę.